22. Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej odbywa się dziś w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. To jeden z najstarszych takich konkursów w regionie. Jak co roku uczestniczy w nim około 100 młodych ludzi z całego województwa podlaskiego. Recytują i śpiewają utwory o ojczyźnie, honorze i patriotyzmie, czyli tym, co zdaniem Marka Urbanowicza, nauczyciela pierwszego LO i pomysłodawcy festiwalu, wymaga pielęgnacji. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota. Długą, czarną kolumną, jako lawa płota, nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy, czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, jak głaz bodzący morze, ryduta Ordona. Jest chyba taka potrzeba. Nasze społeczeństwo nie bardzo rozumie, co to jest patriotyzm. A ten patriotyzm wszyscy czują, chociaż sobie nawet nie uświadamiają. Ja walczę z takim stereotypem. Patriotyzm to nie jest pojęcie abstrakcyjne, to nie jest jakaś taka miłość do czegoś, co nie ma konkretnego kształtu. To jest miłość po prostu do ludzi, którzy żyją obok nas, tych współczesnych nam, ale także do tych, którzy odeszli już, do naszych przodków, może nawet rodziców, dziadków. I troska i takie serdeczne myślenie o tych, którzy przyjdą, o tym, jaki będzie ich los, jaką oddamy w ich ręce Polskę. Więc to z jednej strony właśnie miłość do konkretnych ludzi, z drugiej strony patriotyzm to jest umiłowanie polskiej literatury, polskiej kultury, zabytków, języka, naszej przyrody pięknej, krajobrazów, naszej myśli filozoficznej, politycznej. Mamy z czego być dumni naprawdę i mamy na kim się wzorować. I ludzie, którzy mówią, że nie są patriotami, myślę, że nie wiedzą, co mówią, albo uśmiechają się ironicznie, myśląc o jakiejś sytuacji ekonomicznej, o tym, że muszą wyjeżdżać, ale nie wolno tak patrzeć na te sprawy. Ktoś, kto nie jest patriotą, to po prostu nie kocha ludzi żyjących obok, nie myśli o nich z troską. Jak mówił Urbanowicz, młodych ludzi wcale nie trzeba namawiać do udziału. Chcą pokazać się na scenie i pochwalić się umiejętnościami, a wbrew pozorom rzadko mają ku temu okazję. Myślę, że nie jest trudno przekonać młodzieży, zachęcić. Wiele zależy od osoby, która właśnie rozmawia z młodzieżą. Ale młodzież po pierwsze to bardzo chce występować i wcale tak dużo okazji w swoich szkołach nie ma. A jest wiele talentów i takich muzycznych, i recytatorskich. Jest tu też kategoria twórczości własnej, czyli ludzie, którzy piszą własne wiersze, własne teksty prozą, piosenki, czy muzykę do istniejących tekstów. Oni bardzo chcą występować. A też, gdy się z nimi rozmawia na tematy patriotyczne, to oni są patriotami. I w naszym liceum odbyły się już eliminacje szkolne. Uczestniczyło też około 80 uczestników. Dzisiaj mówię, tu ponad 100 młodych ludzi z województwa przyjechało. Nikt ich nie zmuszał, niektórzy przyjeżdżają, opiekunowie, już blisko 20 lat.